Cześć wszystkim. Witam Was serdecznie na kanale. Dziś mam dla Was świeżutką nowinkę prosto z dzisiejszego patcha w grze. W najnowszym patchu pojawiło się coś, na co wielu z nas czekało. Ulepszenia w mini wydarzeniu Doomsday Express. Zostańcie ze mną, bo już za chwilę opowiem Wam, co nowego przygotowali deweloperzy i dlaczego te zmiany, według graczy, to strzał w dziesiątkę. Wydarzenie Doomsday Express w State of Survival to mini-event, który oferuje graczom szansę na zdobycie cennych zasobów poprzez atakowanie i wysyłanie ciężarówek. Każdego dnia gracze mogą wykonać 4 ataki na ciężarówki przeciwników, z których każda transportuje różne dobra, takie jak surowce czy przedmioty przydatne do rozwoju. Oprócz tego gracze mają możliwość wysłania swoich własnych 4 ciężarówek, narażając się jednak na ataki innych uczestników wydarzenia. Wyzwanie polega na tym, aby jak najlepiej wykorzystać swoje ataki, jednocześnie broniąc swoich zasobów. Z najnowszym patchem do gry deweloperzy dodali długo wyczekiwaną funkcję. To jest taki suwak, który pozwala graczom decydować, czy chcą atakować lub omijać graczy z tego samego stanu. Dzięki tej opcji uczestnicy Doomsday Express mogą teraz skupić swoje ataki na graczach z innych stanów, unikając potencjalnych konfliktów z członkami własnych sojuszy. To rozwiązanie odpowiada na jeden z najczęstszych feedbacków społeczności. Wielu graczy wyrażało obawy przed przypadkowym albo celowym atakowaniem sojuszników czy sprzymierzeńców z tego samego stanu, co mogło prowadzić do niechcianych konfliktów. Teraz, dzięki suwakowi, każdy może dostosować swoje preferencje, co czyni rozgrywkę bardziej zbalansowaną i przyjemniejszą dla wszystkich uczestników. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Krótko, wiem. Mam nadzieję, że ta nowość w State of Survival przypadła Wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym nowym suwaku w Doomsday Express i jak te zmiany wpłynęły na Waszą rozgrywkę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.